To jest wspomnienie po psie, bracie. Co ty mu dajesz rzecz? Barbituranty? To jest rasowy pies, nie ma prawa być tłusty. Jak się nazywa? Sami go sobie nazwijcie. To wasz pies. No, jeszcze nie. Musisz go potrzymać kilka dni. Ha, jak dostanę zaliczkę. Dobra, dajemy ci za psa 80 funtów, a dzisiaj zaliczki 30. I ciesz się, że nas okradłeś. Ty, on jeszcze nie ma imienia. Nazwiemy go Luzer. A w zasadzie reakcji paradoksalnej. Luzer. Ty, to dobre. To musisz mieć odbicie, rozumiesz? Od tego imienia do dialogu, rozumiesz? Tak delikatnie, luzę, rozumiesz? Nic na chama. Zresztą ja ci to wszystko powiem później, co i jak. Jasne. Ty mi wszystko powiesz. Wiesz co, musimy wzmocnić rolę psa, rozumiesz? Ty straciłeś zaufanie do ludzi, rozumiesz? I pies jest dla ciebie najważniejszy, jest ważniejszy niż wszystkie kobiety, rozumiesz? To ona musi być zazdrosna, wiesz, o niego. Musi, wiesz. To jest najważniejsza sprawa. Wiesz, a kiedy po raz pierwszy będziesz żnął, rozumiesz, to w środku wyskoczy, że powie, och, zapomniałem nakarmić psa, rozumiesz? Wywali mnie na zbite pyski, taki będzie koniec. No nie, co ty, żaden koniec. Ja ci mówię, nigdy nie ucz mnie, ja wiem, co robię, rozumiesz. Samotny mężczyzna, twoją obsesją jest pies, rozumiesz, dziewczyna cię porzuciła. Nie, w porządku, przerzedzone włosy, nie, no świetna sprawa, no, wspaniale, no. Ojca jeszcze nie ma, tak? Mama gdzie? Idź do diabła, dobrze wiesz, że robi się na bóstwo. Zawsze był takim kretynem? Co mówisz, kochanie? Nic, ty też nie jesteś lepszy. Zaraz przyjdzie. Nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Jesteśmy z panią, spokojnie. To jest moja wina, nie wiecie. Co dla niego? Naprawdę, nic złego się nie stanie. Marek? Kurwo. Zamiast powitania, tak? Kurwo! Teraz nie możesz czekać, Józef, wszystko nam się zgodziło. Był wspaniale. Dzisiaj, jutro, byłeś wielki, wspaniały. Dobra, dawaj próbę. Łapcie tego szaleńca! Szaleniec! Szaleniec!
Co napisałeś? Módlcie się za moją duszę. To napisz jeszcze. Nikt z was mnie nie lubił. Ja też was nie lubiłem. Nie, tylko módlcie się za moją duszę. A, to będzie mocniejsze. Idź już. Czujesz już coś? Nie, ale chcę zostać sam. Trzymaj się. Za dwa dni będzie po wszystkim. Jak się już coś robi, to trzeba robić to skutecznie. Wiesz, no byłoby skutecznie, gdybyś nie przyszedł. Prawda. O, szkoda mi psa. To jest jedyna rzecz, którą miał. Ale na całe szczęście zastrzelił go. Dlaczego na całe szczęście? Dlatego, że wpakował w niego cały magazynek, a sobie zostały te głupie proszki. Nie, ale poczekaj, jest coś, czego ja nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego on musi pojechać do Australii, a nie może do Ameryki? Widziałaś zdjęcie takiej starszej pani w jego pokoju? Tak. Tego matka. Rozumiem, że była ciężko chora, ją pożyczył pieniądze na to, żeby przeszła operację w Szwajcarii, która zresztą się nie udała. Żeby wyjechać z kraju, trzeba mieć paszport, a paszport jest u adwokata ludzi, którzy pożyczyli mu pieniądze. Przyszedł z kontraktem z Australii i zgodzili się, że firma w Australii będzie spłacała regularnie dług. No ale to on nie może tego wysyłać z Ameryki? Nie, w Ameryki przecież jest Polakiem. I na wizę migracyjną musiałby czekać parę lat. Słuchaj, a powiedz mi, ile on potrzebuje tych pieniędzy? Co? Ile on potrzebuje tych pieniędzy? Trzy tysiące. On się chciał zabić dla 3000 dolarów. To jest bardziej skomplikowane. Ty powinnaś najlepiej o tym wiedzieć. Dlaczego ja powinnam najlepiej o tym wiedzieć? On cię kocha. Nie płacz. Słuchaj, a... Jak to załatwić z adwokatem? No trzeba pójść i wpłacić pieniądze. Przecież on nie weźmie ode mnie pieniędzy, nie mógł ci do tego załatwić. Dobrze. Chcę się napić kawy. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Ja ciągle czegoś nie rozumiem. Dlaczego on zabił tego psa? Przecież nie wiem, co mam powiedzieć ciągle. Jak dorośnie, powiesz mu, że zabił psa dlatego, że zakochał się w tobie. Wiedział, że będziecie musieli się rozstać i dlatego zabił psa. Chciał, żebyś myślała o nim, że jest brutalny i głupi. O. Jezu. Jezu, poczekaj. Poczekaj, on chciał, żebym ja przestała go kochać? Chodź na kawę. Powinnam sama o tym pomyśleć. Jeszcze będziesz miała na to czas. Ty! Nie wygłupiaj się! Za słaby jeszcze jesteś, no! Nie będę się z tobą żegnał. Dlaczego? U nas jest takie powiedzenie, że lepiej się witać niż żegnać. Johnny chce z tobą porozmawiać. Bardzo będzie bolało? To już tylko on wie.
wiem, że mogłeś zrobić z moim ojcem, co chciałeś. No. I zrobiłem, co chciałem. Mogłeś mu wypluć flaki. Ja wiem, dlaczego tego nie zrobiłeś. Mama ci powiedziała? Nic nie musiała mówić. Sam skapowałem. Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Słuchaj, ja chciałem cię o coś zapytać. Mhm. Czy jak przyjedziesz do Stanów, to będę mógł do ciebie mówić, tato? Jasne. Już teraz możesz tak do mnie mówić. No! To ty na gumce jesteś? Możemy się rozliczyć, nie? O, możemy. Zaraz! Przecież on życiem ryzykował, on jest pierwszy. Ja kapitał ryzykowałem, to chyba znaczy więcej, nie? Dawaj. Proszę. Się rozumie, czyścimy. Nie trzeba. Dziękuję. Bóg wynagradza dobre uczynki. A to dobre, co mówisz. Słuchaj, ja tu za godzinę będę wracał z takim chudym psem. To powtórz mi to jeszcze raz, dobra? Dzięki. Thank you.